Negocjacje trwają, 100 milionów złotych na wyciągnięcie ręki. Podstawowy i fundamentalny przeciwnik teraz na tym etapie procesu to jest czas. Centrum Nauki Keplera coraz bliżej. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wakacje w domu harcerza. W piątki są wycieczki i jest tutaj kino. Kronika Lubuska, Łukasz Chybiński. Dzień dobry. 100 milionów złotych cały czas w grze. Finansowy bonus ma trafić do nowej, większej Zielonej Góry tylko w przypadku zgodnego połączenia. To natomiast jest zależne od decyzji radnych gminy. Czy Rada Gminy wyda pozytywną opinię dla procesu połączenia? W tej sprawie dziś wiceprezydent Zielonej Góry spotkał się z wójtem. Panowie ponad godzinę dyskutowali nad przyszłością samorządów. Zaraz po negocjacjach w rozmowie z nami wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk podkreślał, że jest dobrej myśli. Rada Gminy prawdopodobnie spotka się 8 lipca. Wiceprezydent Zielonej Góry i szef Biura Analiz i Rozwoju Miasta na chwilę przed porannym spotkaniem z wójtem. W Urzędzie Gminy trwały dziś negocjacje w sprawie połączenia miasta i gminy. Na stole 100 milionów złotych, które w przypadku pozytywnej opinii o połączeniu wydanej przez Radę Gminy trafi do nowego, większego samorządu. Na pewno, nieważne czy to jest milion czy 100 milionów złotych, jeśli ktoś nam daje, to byłoby naprawdę nieszczęściem, gdybyśmy tego nie wzięli. Negocjacje trwały ponad godzinę. Prezydent dziś zwrócił się do wójta i Rady Gminy o to, aby 8 lipca radni podczas nadzwyczajnej sesji poparli wolę mieszkańców i powiedzieli tak. Ja myślę, że uda nam się przekonać pana wójta, żeby poprosił przewodniczącego rady o zwołanie sesji w najbliższy wtorek, a już do radnych będzie należało, czy tą uchwałę podejmą, czy nie. Teraz ruszył wyścig z czasem. Potrzebna jest mobilizacja samorządów. To efekt wczorajszej wizyty Krzysztofa Kaliszuka w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Proces połączenia, o czym mówiliśmy wczoraj, otrzymał zielone światło. Teraz miasto musi dopełnić formalności. Jest podstawowy i fundamentalny przeciwnik teraz na tym etapie procesu. To jest czas. Czas jest podstawowym elementem, żeby zmieścić się w tą i wpisać w tą procedurę, która miałaby spowodować, że ta jednostka powstanie 1 stycznia 2015 roku. Po referendum, w którym mieszkańcy gminy powiedzieli tak i konsultacjach, w których blisko 30 tysięcy zielonogórzan opowiedziało się za połączeniem, wszystko wskazuje na to, że Rada Gminy zagłosuje zgodnie z wolą swoich mieszkańców. Nie wiem, jaka będzie decyzja Rady. Na pewno wiem, jaka jest moje podejście, mimo pewnych wątpliwości mieszkańcy tych miejscowości, w których ja jestem, wyrazili swoją wolę i zgodnie z tą wolą ja się zagłosuję. Po połączeniu teren obecnej gminy stanie się dzielnicą Zielonej Góry. Zgodnie z propozycją miasta nowa dzielnica będzie reprezentowana przez radę złożoną z 15 radnych, czyli taką, jaka funkcjonuje obecnie. To daje mieszkańcom pewność, że będą godnie reprezentowani. My chcielibyśmy rano na naszej sesji Rady Miasta, poza naszą uchwałą o zgodnym połączeniu, przyjąć zobowiązanie utworzenia na terenie obecnej gminy dzielnicy z 15 radnymi jak dzisiaj, wybieranymi w tych samych jednomandatowych okręgach, z zarządem dzielnicy, tak jak dzisiaj jest wójt, zastępca czy sekretarz. Połączenie miasta i gminy w styczniu 2015 roku zmieni kalendarz wyborczy. Na jesieni nie wybierzemy radnych miasta i gminy, ani prezydenta i wójta. Odbędą się tylko wybory do sejmiku województwa. Centrum Nauki Keplera coraz bliżej. Prace nabierają rozmachu i jak na razie nie zgłoszono żadnych opóźnień. W kinie Wenus dobiegają końca prace rozbiórkowe, a na terenie dawnej fabryki Lumelu wyraźnych kształtów nabiera Centrum Przyrodnicze. Do Zielonej Góry niebawem dotrze kopuła, dzięki której kosmos będzie na wyciągnięcie ręki. Zielonogórskie Centrum Nauki Keplera ma przebić warszawskie Centrum Nauki Kopernika. Po przebudowie starego kina Wenus i pozostałości po fabryce Lumelu wizyty animatorów ze stolicy nie będą konieczne. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, aby od przyszłego roku ze środków unijnych, ze środków na naszego Europejskiego Funduszu Społecznego mogła młodzież od wieku przedszkolnego do maturalnego, do też i studenckiego korzystać i przekonywać się do tego, że te nauki techniczne, przyroda to nie jest nic takiego strasznego. Jak oznajmił wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, wszystko idzie zgodnie z planem. Sprawdziliśmy i faktycznie tak jest. Wykonawca projektów również nie przewiduje opóźnień. Prace przy Centrum Przyrodniczym i Planetarium idą zgodnie z planem. Będziemy mieć całą elewację i parkingi zrealizowane,
a także poszerzony parter. Zwiększone zostały również środki na wyposażenie, to takie interaktywne. O ile znajdzie się wykonawca, który w krótkim terminie musiałby to wyposażenie wykonać, to też liczymy na to, że listopad, grudzień. Na terenie byłego kina Wenus powstaje planetarium cyfrowe. Tak jak dawniej z tego miejsca oglądaliśmy gwiazdy filmowe, najwcześniej w grudniu z bliska zobaczymy kosmos. Na razie jednak trwają prace rozbiórkowe i przygotowania do wyposażenia planetarium. Zamówiona jest kopuła, która ze Stanów ma do nas dotrzeć, także sądzimy, że na koniec grudnia będziemy mogli już otworzyć tą piękną instytucję. Uczniowie podstawówki z Brodów wizytowali dziś w Ogrodzie Botanicznym, ale z niecierpliwością czekają na otwarcie Centrum Nauki Keplera. Szczególnie dla nich odwiedziny w jego nowych murach będą edukacyjną przygodą. Wiemy, że teraz są takie czasy, że dzieci spędzają czas przed komputerem, grają gry, nie wychodzą z domu, a tutaj mogą obcować z przyrodą, poznawać piękno naszych roślin i w ogóle piękno Zielonej Góry. Pieniądze na projekt Centrum Nauki Keplera zostały pozyskane z funduszy transgranicznych. Urząd Miasta znalazł dodatkowo oszczędności, które pozwolą na jego udoskonalenie. Festiwalowo w salonach. Już wiemy, że na stołach podczas tegorocznego winobrania zagości gruzińskie wino Stelawi. To partnerskie miasto Zielonej Góry, z którego na zaproszenie Fundacji Salony i Urzędu Miasta przyjechała dziś specjalna wysłanniczka. Anna Ryaboszenko chce zaszczepić w Zielonogórzanach festiwalowego ducha, bo od lat zajmuje się organizacją wydarzeń, które łączą winiarstwo, tradycje rzemieślnicze i rękodzielniczą oraz dobrą zabawę. Jak rozkręcić zielonogórskie imprezy publiczne, jak choćby winobranie, żeby było i rozrywkowo, i kulturalnie? Z patentem, który zakłada czerpanie z miejscowej tradycji rzemieślniczej i winiarskiej, przyjechała Anna Ryaboszenko z Tel Awi, naszego partnerskiego miasta. Winobranie ma swoją specyfikę i jest wpisane w charakter regionu. To atut. Warto jednak ciągle sondować, jakich zmian czy innowacji oczekują ludzie. Tym tropem o winobraniowym repertuarze zadecydowali właśnie mieszkańcy. Dzięki ich sugestiom prawdopodobnie zagościł u nas Perfekt. Na stołach natomiast gruzińskie wino z Kacheti, gdzie leży właśnie Tel Awi. Warto po prostu spróbować go we wrześniu. To niesamowite doświadczenie. Ryaboszenko, która w trybie festiwalowym żyje przez cały rok w siedzibie Fundacji Salony, opowiedziała o znaczeniu wsparcia lokalnych twórców, rzemieślników i winiarzy. We wrześniu przekonamy się, jak Zielonej Górze udało się wykorzystać jej doświadczenie. Wakacje w Polsce to za mało. Spragnieni wrażeń urlopowicze korzystają z zagranicznych ofert biur podróży. Najczęściej wybierane miejsca to południe Europy. Basen Morza Śródziemnego przykuwa uwagę nie tylko krajobrazem i ciepłym klimatem, ale przede wszystkim niewygórowanymi cenami. Nie oznacza to jednak, że Bałtyk został zapomniany. Urlop nad polskim morzem to już tradycja. Biura podróży na dobre weszły w sezon letni. Chętnych na wypad za granicę nie brakuje. Od weekendu można powiedzieć, że ruszyła sprzedaż i zainteresowanie pełną parą. Tradycyjnie bardzo popularne są oferty last minute, szczególnie na południu Europy. Najczęściej wybierana jest Turcja, jeśli chodzi o rodziny, Grecja. Dla młodych osób też czasami Bułgaria. W ofercie znajdują się również propozycje first minute. W tym przypadku podróż można zaplanować nawet z półrocznym wyprzedzeniem. Last minute są to zawsze oferty 7 dni przed wylotem mniej więcej, gdzie już tak naprawdę zostają ostatnie miejsca. A jak się okazuje, te ceny nie są wcale niższe od tych, które pojawiały się chociażby już w grudniu. Kusi szczególnie zagranica, ale i tak zajmuje drugie miejsce zaraz po polskich wakacjach. Ja nad morze, polskie morze, jeśli będzie ładna pogoda. A ty? No ja też oczywiście nad morze. Polskie jak najbardziej. Morze. Tak, polskie morze zdecydowanie. Nie jest za ciepło. A w sam raz. Tak. Jesionka, ulubione nasze miejsce wypoczynku koło Rudnej. Ciepłe kraje? Niekoniecznie. Zielonogórzanie planują również wakacyjne wyjazdy do mniej popularnych miejsc. Szwajcaria jest najładniejsza, number one. Nie wiem, chyba gdzieś za granicę najbardziej.
Może do Anglii? Koniec końców, nieważne gdzie, ale jak, najlepiej wykorzystać urlop na swój sposób. 2000 pomieszczeń, dziesiątki korytarzy i ponad 20 milionów złotych na remont. Komenda Miejska Policji przy ulicy Partyzantów będzie atrakcyjna dla interesantów i funkcjonalna dla policjantów. To pierwsze tak poważne prace w tym budynku od ponad 40 lat. W środku zmieni się dosłownie wszystko. Od wykładziny, przez meble, po kolor ścian. Całość prac finansuje budżet państwa. Remont związany jest z wprowadzeniem przez Komendę Główną nowych standardów. Jesteśmy na półmetku naszego dużego, chyba największego remontu, który w ogóle był przez te wszystkie lata prowadzony w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Budynek jest z początku lat 50. Jest to olbrzymia gabarytowa powierzchnia. Tu jest ponad 2000 pomieszczeń biurowych i innych. Jest to gruntowny remont z wymianą instalacji elektrycznych, z wymianą instalacji telefonicznej, internetowej, łącznościowej, także jest to naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie. Teren dookoła komendy zostanie utwardzony z możliwością tego, żeby tam także parkować docelowo samochody. Zostanie także utworzony wewnętrzny parking podziemny. Policjanci będą mieli do dyspozycji pomieszczenia tak zwane socjalne, czyli miejsce, gdzie spokojnie można zjeść śniadanie, nie trzymając tego kubka na biurku wśród swoich dokumentów. Czyli jest to jakby standard, który teraz obowiązuje wszędzie. Jest takie dążenie, żeby wszystkie budynki policyjne w kraju miały wygląd spełniający właśnie te normy standaryzacji, czyli żeby niezależnie od tego, w jakim będziemy mieście, widząc te kolory i takie logo, było wiadomo, że jest to właśnie polska policja. Bezpłatnie i ciekawie. Tak zapowiada się lato w Domu Harcerza, który dla najmłodszych przygotował cały wachlarz możliwości. Zrealizują się tu ci, którzy lubią śpiewać, tańczyć, ciągnie ich do plastyki, sportu i zabaw na świeżym powietrzu. Codziennie w zajęciach uczestniczy setka dzieci, ale wciąż można dołączyć. Zgodnym chórem owszem, ale tchu może już zabraknąć, żeby wymienić wszystkie atrakcje, jakie najmłodszym na wakacje funduje Dom Harcerza. Pracownia śpiewu zaledwie otwiera listę. Jest bardzo, bardzo fajnie, można się wiele nauczyć i bardzo polecam. Bardzo dużo różnych przebojów. Polskich i zagranicznych. Przebojowo ma być przez całe lato. W połowie wakacji trzeba pamiętać jednak o zmianie lokalizacji. Zajęcia będą trwały przez całe wakacje, do końca lipca tu w budynku przy ulicy Dzikiej, a później zapraszamy do naszej drugiej placówki przy ulicy Wyszyńskiego. W zajęciach codziennie uczestniczy setka dzieci. Instruktorzy są przygotowani na jeszcze więcej. W każdej chwili można dołączyć, każdego dnia. No, widzę, że odkąd zaczęłam pracować, od początku wakacji jest z każdym dniem coraz większe zainteresowanie tymi zajęciami. Można mobilnie uczestniczyć w różnych zajęciach albo stacjonarnie wybrać jedną pracownię. Codziennie coś nowego, codziennie coś innego, zabawy takie twórcze, żeby dzieci też zachęcić, zmobilizować, ale też i rozwinąć. Dzieci codziennie mają do wyboru 5-6 różnych propozycji, w tym zabawy na dworze pod okiem opiekunów i instruktorów z Domu Harcerza. W piątki są wycieczki. Jest tutaj kino. Mamy tutaj fajne namioty, zabawki, skakanki, piłki i mnóstwo innych fajnych rzeczy. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, nie wymagają wcześniejszego zgłoszenia. Konieczne jest tylko jednorazowe wypełnienie karty uczestnika podczas pierwszego pobytu na zajęciach. W tym wydaniu Kroniki Lubuskiej to wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.